To wyjeżdżam spod marketu, spod stacji Milicz Zamek. Kieruj się na południe. I w ogóle z Milicza wyjeżdżam teraz na drogę krajową numer 15. I będę się żegnał już z Miliczem. I kieruj się na południe. Pewnie każdy chciałby usłyszeć jakieś moje oceny na temat tego miasta. To powiem tak. Łatwiej już chyba nie będzie, chyba że ktoś pojedzie do Zachodnia Pomorskiego i będzie zdawał w Barlinku. Taka jest moja ocena. Jest to po Barlinku drugie najłatwiejsze miasto do zdawania. Bardzo niewielki ruch, dość proste skrzyżowania. Tak więc, moi drodzy, jeżeli macie okazję zdawać egzamin w Miliczu, to róbcie to i zdawajcie, bo naprawdę w mojej ocenie na południu nie ma miasta, które byłoby łatwiejsze, aniżeli na tą chwilę jest Milicz. Za 500 metrów skręć w lewo. Takie na jego temat moje zdanie, natomiast tak jak mówię, no ja za chwileczkę będę skręcał. Będę zjeżdżał na drogę 448. Skręć w lewo. Sycowa. No i już będę się kierował powoli. Oczywiście tutaj musiałbym ustąpić pojazdom sprzeciwka. Tak więc ja już powoli kieruję się w stronę domu. A mam jeszcze chyba ze 200 km.